Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj na warsztacie Audi A5 1.8 TFSI, w którym mamy zdemontowany silnik. Zobaczcie. Silnik już jest na stojaku. A co mu dolegało? Już wcześniej na innych filmach wam to pokazywałem. Nierówna praca silnika, ubytki oleju, czyli spalanie oleju silnikowego oraz niesamowite wycieki. Silnik na stojaku, właśnie go rozbieram. Także niebawem pokażę wam, co się stało i co mu dolega i jaką podejmiemy drogę naprawy. Czy będziemy robili szlif, czy założymy standardowe tłoki. To wszystko po rozebraniu i zwymiarowaniu tego silnika będzie wiadomo. Silnik od Audi mamy już rozebrany, blok umyty, ja już go wymiarowałem i mamy zużycie cylindrów do 200. Czyli nie robimy żadnego szlifu, zakładamy nowe tłoki, nowe panewki. Wał korbowy mam już zamontowany oczywiście z nowymi panewkami oryginalnymi, warto zaznaczyć. I zaraz wam pokażę, średnicówka jest wyzerowana, na samym dole wkładamy, mamy zero. Zobaczcie, jedziemy do góry, tu gdzie silnik się wypracowuje, 0,02 milimetra zużycia. I to jest jeden z gorszych cylindrów, czyli to tak zostaje, nie wymaga ten silnik ani szlifu, ani tulejowania, dostanie nowe tłoki. Teraz sprawdźmy, czy nie ma owalu, bo to też jest bardzo ważne. U góry mamy również zero, na samym dole zero. Nie ma owalu, zużycie do 200, odbudowujemy tak jak jest, nie robimy żadnego szlifu, ale wymiarowanie bloku to nie wszystko. Warto jest też zwymiarować tłoki. Tu mamy nowy tłok, średnica 82,46,5. Zaraz go sobie zwymiarujemy. Spasowanie tłoka w cylindrze, 0,045. Na tym tłoku jest tak nabite. Czyli wszyscy ci, co twierdzą, że silniki uturbione muszą być luźno pasowane, no niestety chyba się mylą. Mamy na żeliwie i 0,045. Dobrze, zmierzymy sobie teraz tłok. Ania przytrzyma kamerę. Postaram się to zrobić. Zaraz pewnie pojawią się komentarze, że nie ma okien pomiarowych. Ja tu mierzę. Słuchajcie, jak wieziecie tłok z blokiem na szlifiernię, to szlifierz również tak mierzy. Dobrze. Zanim... ...82,46, czyli mamy wymiar, a teraz o pół setki nie będziemy, o 5 mikronów nie będziemy się kłócili. Mamy stary tłok. Patrzcie, co się będzie działo. ...82,41. Mamy zużycia, zużyty tłok, nawet 40, jak dobrze pomierzymy, 600. I te tłoki nadają się tylko i wyłącznie do wymiany. Dobrze, wszystkie tłoki wymienimy, umyjemy korbowody, założę nowe panewki, oczywiście oryginalne, i zacznę to zaraz składać. A czy występują poprawione tłoki do 1.8 TFSI? No i to jest taki temat chyba sporny. Słuchajcie, do 1.8 TFSI występują dwa rodzaje tłoków. Z pierścieniami o grubości pierścieni 1.2, 1.2 i 2.0. I drugi rodzaj tłoka 1.2, 1.5 i 2.0. I to nie są wcale tłoki poprawione. To są dwa różne tłoki. Tamten po prostu tłok ma mniejszą średnicę z tamtymi pierścieniami. Nie ma. Do 1.8 TFSI wszyscy piszą gdzieś na aukcjach poprawione, poprawione. Ja przerzuciłem tych tłoków chyba trzy rodzaje i wszystkie są takie same. Albo z cienkimi pierścieniami i mniejsza średnica, albo z takimi pierścieniami jak tu 1.2, 1.5, 2.0. Uszczelniający 1.2, tutaj 1.5, zgarniający i olejowy 2. I nie ma, nie ma. I nawet nie ma tutaj na takim tłoku w 1.8 TFSI z czego poprawić. Tu są tak cienkie półki, że 3 mm czy 2,5 mm pierścienia tutaj nie będzie z czego założyć. Dlatego nie ma poprawionych tłoków.
Także uważajcie na to, do 2 litrówek już są, ale jest tłok całkiem inny do 2-litrowego. Przede wszystkim nie ma tutaj takiego wybrania, jest równy i ma, wtedy można założyć szersze pierścienie. Są firmy, które rowkują tłoki i sprzedają, tak, widziałem taką aukcję na Allegro, gdzie trzeba odesłać stary tłok, a dostaniemy nowy, poprawiony. Czyli oni po prostu rowkują tłoki, wymiarują, może nakładają tą ceramikę tutaj, teflon, przepraszam, rowkują i sprzedają jako poprawione. Także do 2-litrówki jak najbardziej, do 1,8 tłoków poprawionych nie ma. Bynajmniej ja nigdzie nie spotkałem i nie mogłem zamówić. Dobrze, biorę się za składanie. Dół silnika od Audi mamy już cały praktycznie poskładany. Zamontowane nowiutkie tłoki z pierścieniami. Wszystko mieści się nam tutaj w tolerancji. Do tego została zamontowana nowa pompa wody razem z paskiem napędowym oraz uszczelniaczem tutaj na wałku balansujących. Nowa chłodniczka oleju oraz zestaw uszczelek przystawki olejowej. Co dalej? Zaraz przykręcimy głowicę, zamontujemy nowiutki rozrząd cały z oryginału, łańcuch napędzający pompę olejową mam już zamontowany, a głowica leży tu, głowica jest po obróbce, splanowana, zrobiona szczelność zaworu, wszystko umyte, elegancko i zaraz będę to montował, czyli bierzemy się za montaż głowicy. Głowica wraz z rozrządem już na swoim miejscu, zobaczcie, wszystko poskładane, oczywiście nowa odma, nowy okular, ponieważ starym było uszkodzone sitko olejowe, nowiutki rozrząd z oryginału, teraz zakładam obudowę tutaj rozrządu, jedną i drugą, oczywiście nowy uszczelniacz, tam nowe uszczelki, nowe świece i będę wkładał go do karoserii. Silnik zamontowany już do samochodu, wszystko uzbrojone. Zaraz zamontujemy chłodnicę, zaleję płynem chłodniczym, olejem, napompujemy ciśnienia oleju i będziemy mieli pierwsze odpalenie. Postaram się Wam to pokazać. Zakładamy pas przedni z chłodnicami. Płyn zalany, olej do silnika również. Teraz pokręcimy troszkę, żeby napompować ciśnienia oleju. Aniu, proszę, kręć silnikiem. Parę razy do momentu, aż pojawi się tutaj na hydrauliku olej będzie wypływał. Takie tego ciśnienie oleju żeśmy uzyskali. My już go parę razy żeśmy kręcili. Musieliśmy dać odpocząć rozrusznikowi. Za chwilę poprawimy, a już jest, będzie ostatni raz jak go zakręcimy. Olej już wypływa, widać świeży, także będziemy go zaraz palić i to będzie pierwsze odpalenie. Aniu, jeszcze raz. Chwilę. Dobrze, wystarczy. Wystarczy. Podpinamy. No, uwaga, słuchajcie, jest to pierwsze odpalenie tego silnika po remoncie. Palimy, bez gazu. I motor chodzi. Tu powiem Wam, że bardzo ładnie, szybko. Dobrze, słuchajcie, on tutaj sobie chwilkę pochodzi, zaraz założę zderzak, skręcę to wszystko do kupy jeszcze dzisiaj. Aniu, którą mamy godzinę? 22, ciemno, zobaczcie, chwilę pochodzi, zaraz gasimy, składamy i będzie jazda próbna. Audi w końcu poskładana, udało się poskładać, pomimo wielu utrudnień i niedogodności, że tak powiem. Kto ogląda mój kanał, to wie, co działo się z tym silnikiem, jakie mieliśmy problemy. Słuchajcie, poskładane, chodzi bardzo ładnie. Objechaliśmy, zrobiliśmy z tym autem już 100 km.
jest praktycznie gotowe. Została do założenia tylko osłona na silnik i auto oddajemy dla klienta. Teraz zapalimy. Aniu, zapal. Bardzo ładnie ten silnik odchodzi. Może nagranie tego nie oddaje, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.